Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin. Ja się przespałam do rana. Mamy ósmą. Pogadamy z pustelnikiem. Z czym do mnie przychodzisz? Wiem, że mamy do niego dwie sprawy. Zaraz oddamy zadanie, ale najpierw mam jedną rzecz. Chciałem o coś zapytać. Słucham. Ponoć jesteś ekspertem, jeśli chodzi o legendę Świętego Graala. Czyżbyś planował wyruszyć na poszukiwania? Być może. Najpierw porozmawiajmy. Musisz wiedzieć, że mit Graala to nam się jest przyda badany od do pewnej rzeczy. Mam nadzieję, że zrobimy to w tym odcinku. Możesz mi przedstawić skróconą wersję. Najważniejsze fakty dotyczące samego Graala. Powiedzmy, trzy teorie. Jak mówiłem, są ich setki. Dobrze, niech będą trzy. Przedstawię ci teorię klasyczną, której jestem zwolennikiem. Teorię spiskową oraz jedną z najbardziej tajemniczych, filozoficzno-mistyczną. Od czego mam zacząć? Od początku. Opowiedz o klasycznej. Słuszny wybór. Słuchaj zatem. Graalem jest kielich. Potężny, magiczny przedmiot, którego zrozumienie wykracza poza możliwości najpotężniejszych czarodziejów. Kielich ten posiada moc leczenia wszelkich chorób, trucizn i ran. I ból zamieni się w moc. Istnieje też teoria, że w rękach prawowitego władcy uzdrawia całe krainy i chroni mieszkańców przed zagrożeniami, stworami ciemności, klęskami żywiołowymi i tak dalej. Brzmi trochę jak ballada Jaskra. Brakuje tylko miłości. Każdy, kto napije się z cudownego kielicha, zostanie uzdrowiony, wzmocniony i pojmie prawdę. Bardzo ciekawe połączenie legend arturiańskich z polskim. Kontynuuj. Od wieków rycerze szukają Graala, jednak żadnemu się nie udało. Nawet szlachetny Lancel i dzielny Bors ponieśli klęskę. Słyszałem, że sam wielki mistrz zakonu Płonącej Róży interesował się tym zagadnieniem. Jakieś konkretne wskazówki? Niestety, wiem tyle, ile powiedzą mi moje księgi. Okej. Interesuje mnie teoria spiskowa. Spopularyzowana przez niejakiego brązowego Dana. Zaczyna się karkołomnym wywodem o pochodzeniu samego słowa Graal. Po kilku stronicach mordęgi dowiadujemy się, że Graal to w istocie Enral, czyli w starszej mowie wyższa królewska krew. Enral? Następnie brązowy Dan, nie przebierając w tanich chwytach heretycznych, dochodzi do wniosku, że Graalem są potomkowie proroka Lebiody. Aha. Dobrze, mów dalej. Mów dalej. Potomkowie obdarzeni talentem magicznym, ukrywani i strzeżeni przez sekretne organizacje, by w końcu wymknąć się spod kontroli i wymieszać swą świętą krew z krwią Ensid, wiedzących. Dalej teoria przedstawia zawiłe i burzliwe losy Enrala. Autor gubi się w swoich argumentach, częstokroć przecząc samemu sobie. Wystarczy mi genealogii i genetyki. Mam przeczucie, że nie tędy droga. Którą z teorii mam przedstawić jako następną? Ostatnią. Chcę usłyszeć teorię filozoficzno-mistyczną. Jest najtrudniejsza, a założenia są następujące. Graal jest ideą, ogólnie rozumianym dobrem. Poszukiwanie Graala jest niczym innym jak zwyczajnym dążeniem do doskonałości. Poszukiwaniem ideału. Ciekawe. Graal nie ma konkretnej formy, kształtu. Dla każdego jest inny. Może być przedmiotem, ideą, odkryciem. Może być również poszukiwaniem prawdy o samym sobie. Według tej teorii wędrówka w poszukiwaniu Graala jest celem samym w sobie. Rezultat to kwestia drugorzędna. No ja zawsze tak rozumiałam w sumie tą wyprawę w legendach. Nie lekceważ mojej przenikliwości. Wiem, że powróciłeś do świata żywych po śmierci i domyślam się, że czegoś poszukujesz.
ale to nie moja sprawa. Pamiętaj tylko o jednym. O czym mam pamiętać? Że u kresu wędrówki Graal może okazać się czymś zupełnie innym, niż sądziłeś na początku. Okej. Dziękuję. Bywaj. Nie wiem, czy znacie legendy arturiańskie. Ja też nie jestem jakimś znawcą tego tematu. Ale... Momencik, zaraz powiem, co chcę powiedzieć. Ach właśnie, musimy oddać jeszcze to zadanie. Z tego, co się orientuję, to Graal był kielichem, którego używał Jezus w trakcie Ostatniej Wieczerzy, w której przemienił swoją krew w wino. Chyba tak. Taki artefakt. W średniowieczu było dużo legend o tym. Dobra, chcemy naszą nagrodę. Z czym do mnie przychodzisz? Zadanie wykonane. Dziki Gon odszedł. Świetnie. Jestem ci niezwykle wdzięczny. Jaka nagroda cię interesuje? To. Chciałbym dostać wianek z nieśmiertelników. Proszę, oto on. Postępuj z nim ostrożnie i użyj we właściwym momencie. Dziękuję. Weź jeszcze ten woreczek. Jest w nim poświęcona sól. Noszona przy ciele odstrasza upiory. Może ci się kiedyś przyda. O, fajna rzecz. Dobrze, ale ja jeszcze chcę wam wyjaśnić, po co mi ten wianek. Przychodzisz? Chciałem o coś zapytać. Słucham. Do czego służy wianek z nieśmiertelników? Myślę, że kiedyś może ci się przydać. Tylko tyle. Musimy go chciałem dać Celinie. Słucham. Powiedz mi, dlaczego pani Jeziora nastawiona jest lekko sceptycznie do idei poszukiwania Graala? Wielu wspaniałych rycerzy wyruszyło na poszukiwanie Graala. Kiedyś spędzali czas pilnując ładu i sprawiedliwości pod kierownictwem króla rybaka i pani Jeziora. Teraz król rybak zaniemówił, a rycerze odeszli. Myślę, że pani jest bardzo samotna. Przecież jest boginią. Samotną boginią. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Myślisz, że boginie nie mogą być samotne? Przecież bogowie stworzyli nas na wzór i podobieństwo swoje. Dobrze. Dziękuję. Bywaj. Jak ja lubię, jak Geralt jest taki miły. Taki z taką sympatią do kogoś coś mówi. Dobra, nie Geralt. Aktor, który podkłada pod niego głos. Sól w woreczku. O. I... Ani upiory, ani topielce na mnie straszne teraz. Bardzo miło. Z tego, co pamiętam, to chyba musimy wrócić do wioski. Oddać parę zleceń. Gdzie ja znajdę bazyliszki? No dobrze, nieważne. Dobrze, musimy iść do wioski. Mam też parę zadań, znaleźć kogoś, kto nam złoży to lustro. Więc ja myślę, że zrobimy sobie małe cięcie. Tutaj w wiosce zostały nam dwie rzeczy do zrobienia. Złożenie tego lustra i... Sprowadzisz na nas kłopoty. Zjadłbym coś. Oddanie zlecenia. Może kowal nam je złoży. Dałbyś radę złożyć kawałki lusterka w całość? Jasne. Za 100 orenów. Okej. Umowa stoi. Masz tu kawałki lusterka. Zapłacę ci, jak skończysz. Bez pracy nie ma kołaczy. Czyli teraz mnie nie odda. Krowa medalistka. O, nikt przy niej nie stoi.
Nie, z tego co się orientuję, to można ukończyć to zadanie tutaj z rozwiązaniem konfliktu na trzy sposoby. W sposób ludzi, Wodiano i Pani Jeziora, ale tylko w sposób Pani Jeziora tak naprawdę godzi obie strony. Master Dzieju? Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora pojawia się jakiś stwór. Ponoć wygląda jak ryba na dwóch nogach. Mówią też, że w krypcie no, na polach mieszka tego... jakaś bestia. Ponoć potwór ogromne zębiska ma i wygląda jak martwa teściowa. Strasznie o nim opowiadają. Nagroda jakaś znajdzie się za te monstra? Przynieś mi dowody, a sypnę groszem. Zabiłem ryboluda. O najwyższy, co to jest? Bierzcie 800 orenów i zabierajcie mi stąd to brzydactwo. Okej. Bywaj. Osiemset orenów. Ładnie. A narzekałam, że nie mam pieniędzy. Idziemy na brzeg. Ja bym spróbowała... O, może kowal ma dla nas tu lustro. Co to ja miałem zrobić? Potem pójdziemy na brzeg. I pogadamy z Berengarem. Tak. Pójdziemy do Pani Jeziora i tak dalej. Przyszedłem po lusterko. Proszę, jak nowe, a nawet lepsze. Należy się 100 orenów. Masz 100 orenów. Zapowiada się chudy rok. Myślę, że ją jeszcze złapiemy. Ojej, klient! Ty nie masz żadnego pancerza fajnego, nie masz. To nie. Nie no, myślałam, że może jakiś fajniejszy pancerz się znajdzie dla nas. Ale cóż, jak nie mają, to nie. Tak nie wiadomo, czy byłoby nas stać, bo te ceny rosną. Dobra. 9:30. Może nawet się wyrobimy do tej... do Aliny z lustrem. Tak. Odnoszę wrażenie, że nie powiedziałeś mi wszystkiego. Powiedz coś nowego? Jesteś nieskończenie przenikliwy. No cóż, jest jeszcze coś. Salamandra chce dopaść Alwina. Nie wiem po co, ale jest dla nich ważny. Wysłali mnie tutaj, bym go odnalazł. O. Nie mam jednak takiego zamiaru. Serio? Zarobię trochę grosza i wynoszę się stąd na dobre. Zatem nie wiesz nic o napadzie na Kermoren? O skradzionych wiedźmińskich recepturach? Nie. Mam tylko jedną prośbę. Trzymaj się z dala od Alwina. Tak. Okej. Okay. Czyli jednak dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Bywaj. No pewnie będzie okazja, żeby z nim pogadać. Mam nadzieję. No, zajrzymy najpierw do elfów. Mamy pancerze, dlatego że rzemieślnika. Potem pójdziemy do Pani Jeziora. Załatwić parę spraw. No, ryby. Ciekawe, czy biorą. Uważajcie, żeby ryboludzia nie złapać. No, ja chcę z tobą pogadać. O, patrz, płoszę ci ryby. Pogadaj ze mną. Tak? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie pancerze z kolopendromorfów? Tak, oto one. Nareszcie będę mógł kontynuować moje dzieło. Weź ten mieszek w podzięce za twój trud. Czyli jednak trochę tych orenów macie, co?
Nie jest tak biedno. Uuu, ale levelujemy tutaj. Doświadczony. O Jezus, 30. Nawet nie śledziłam tego za bardzo. Dobra. Tutaj mogę trochę ciąć. Ze względu na to, że będą nam potrzebne te konkretne rzeczy. Ja już chcę to zrobić. Naprawdę. Znaczy... Nie musicie, nie musimy tego oglądać 10 razy. Dla mnie bezsensem jest przyspieszanie czegoś, co widzi się pierwszy raz, ale jak widzi się to 10 raz... To są bazyliszki. To ja w takim razie się nimi zajmę. No. No, dwa kufry, ładnie. Ciekawe, co tam znajdziemy. Tak szybciej padnie. Został jeszcze jeden. Ale punktów doświadczenia. To są raczej tacy przeciwnicy. Mocniej, ale nie wymagający. Wiecie, co mam na myśli. Mają dużo życia, ale tak naprawdę nie są zagrożeniem. Mamy skóry dla Juliana. Super. Jestem zadowolona z tego faktu. Patrzę sobie, ile to cięcie trwało, żeby mniej więcej ogarniać, ile jeszcze chcę nagrywać. Tak, to. Pani, przybywam, by ci oświadczyć, że doznałem olśnienia i wyruszam z arcyważną. Geralt, ostrzegam cię. Żartowałem. Odbyłem pouczającą rozmowę z pustelnikiem i zrozumiałem parę spraw. Chętnie posłucham. Niedługo będę musiał wyjechać. Spróbuję znaleźć mojego Graala. Wiem. Nie będę cię zatrzymywać. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że rozumiem twój żal. Samotność. Jeśli mogę jakoś pomóc. Geralt. Nie traktuj mnie jak boginię. Mam wystarczająco wielu wyznawców. Brakuje mi kogoś bliskiego. Kogoś, kto dostrzegłby we mnie coś więcej niż obiekt. I ten gest. Pani, o Boże, jestem ludzie. Prosiakiem. Nie rozumieją. Wiem, nie mam im za złe. Ale wróćmy do ciebie, do moich oczekiwań i twojej chęci pomocy. Na początek możesz mi powiedzieć komplement. Uprzedzam, że nie jestem w tym najlepszy. Pani, twa mądrość ustępuje tylko twej dobroci. Psia krew, nie udawaj głupiego. Nie dopuszczam do siebie myśli, że ci się nie podobam. Niedomyślność wolę złożyć na karb twoich sławnych skrupułów. Pani, twe oczy lśniące niczym gwiazdy w granacie wieczornego nieba. Dalekie i zimne. Słabo. Masz najlepszy tyłek w Temerii. Takiego komplementu jeszcze nie słyszałam. A mam już parę lat na karku. Moi dzielni rycerze potrafili wychwalać jedynie przymioty mej duszy, ale widziałam dobrze, gdzie się gapią.
Ale dość już o nich. Geralt, mam ci wprost powiedzieć, czego mi się chce, czy sam się domyślisz? Zamykamy oczy. Ładna karta. Możecie otworzyć oczy. O, mama. Właśnie, my mamy do ciebie jeszcze parę spraw, moja droga. Tak? Pani, spójrz na te przedmioty. Serio? Czy na tym ci zależało? Nie masz przy sobie nic, co by mnie interesowało. Postaraj się bardziej. Dobrze. Porozmawiam z Julianem i kapłanem na ten temat. Okej, czyli jednak musimy trochę polatać. Którą my mamy? 10:30. Dobrze, moi drodzy. Ja w takim razie się wrócę. Wezmę przedmioty od kapłana i Juliana. I może zajrzymy na pola do Aliny. Jednak wracam do was. Wydaje mi się, że od Juliana wzięliśmy już wszystko, co mieliśmy wziąć. W takim razie... wzięłam też złotą bransoletę od kapłana. I myślę, że możemy spróbować jeszcze raz z panią jeziora. Spore to jezioro jest. Skoro nie widać brzegu z tej wyspy. Tak? Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Świetnie się spisałeś. Oto kropla mojej krwi. Połóż ją na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. Niech tak będzie. Super. Jestem zadowolona z siebie. Więc tak, jak widzicie, zadziałała alabastrowa figurka i złota bransoleta. Nic nowego. Dobrze. No i idziemy w takim razie do... do wioski. Czy na pola? Ratujemy Alinę, moi drodzy? Ratujemy. Zobaczymy się na polach. Okej, moi drodzy. Jesteśmy na polach. Nie wiem, który raz znowu to mówię. Idziemy do Aliny. Mam nadzieję, że ona tam jest, mimo że ją zabiłam. Ale powinna tu być. Nie, no bo nie miałam innego wyjścia poza walką z nią, ze względu na to, że... no kurna, atakowała mnie i nie mogłam stąd wyjść w ogóle. Niewidzialna ściana, te sprawy. Pójdź za południcą. Chodź ze mną. Alino, spójrz w to lustro. Alino? Przyjrzyj się dobrze. To... takie romantyczne. Jestem Alino. Pamiętam. Muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie? Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać maliny dla ukochanego. Muszę iść po maliny. Ha. Geralt, czemu duch Aliny nie odszedł? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Być może zwierciadło Nehalenii to za mało, aby przełamać klątwę.
Kiedyś słyszałam jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz? Może trzeba popytać Niemca nie osób, chciała. Które znają dobrze ludowe mądrości. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? No tak chodzi sobie. Ja? Nie wiem. To smutne. Powinieneś się zakochać. Geralt ma, tylko nie pamięta. Okej, czyli to nie podziałało. Kurczę. Dobrze, moi drodzy. Ja na dzisiaj kończę. Dobrze się bawiłam, muszę przyznać. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale zbliżamy się do końca tego aktu. No, zostało nam to zadanie z Aliną, zadanie z pogodzeniem ludzi w Odianoi. Parę zleceń. Jedno. Tak dokładniej. No dobra. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się.